Cześć, moi drodzy. Dzisiaj, mam nadzieję, fajny dzień. Odebrałem samochód, który już powoduje uśmiech na mojej twarzy, jak widzicie. Jeszcze go nie odpaliłem. Jeszcze nic się nie wydarzyło, poza tym, że go obejrzałem z zewnątrz i do niego wsiadłem. Na wasze prośby, między innymi na wasze prośby, poprosiłem Renault Polska o umożliwienie mi testów tego zacnego autka, jakim jest Alpina 110 w wersji Pure, czyli odchudzonej. Do tego stopnia, że już wam czytam dane z dowodu rejestracyjnego, który poprosiłem, bo wiecie, nie ma obowiązku, ale dla danych technicznych pani, która wydawała to, wyciągnęła dla mnie 1113 kg, to jest masa własna tej zabawki. Co ciekawe, maksymalna masa dopuszczalna 1360, więc raptem 250, niecałe 247 kg, tak? Mamy możliwości wzięcia na pokład. No cóż, odpalamy zabawkę. Konsola. No, jak w super samochodzie. Start, stop engine, tu mamy przycisk. Silnik za nami. Przypomina mi się Porsche Boxster, które dla was testowałem. No i właśnie, czy to będzie, moi drodzy, francuskie Porsche? Przekonamy się. Pilocik, jak klasycznie w Renówkach, to tutaj tak samo. Dobra, obsługa z automatu. Mamy przyciski drive, neutral i reverse, czyli dajemy na D. Może poczekajmy, aż przed nami samochód odjedzie. Ustawiłem sobie jedynie, zanim włączyłem nagrywanie, fotel, kierownicę. Bardzo mała ilość możliwości ustawień, dlatego że fotele to są odchudzone fotele sportowe, które ważą bodajże tylko 13 kg. Normalnie fotel waży dwa razy tyle, także raczej możemy tylko sobie suwać przód, tył. Nie możemy regulować na wysokość nic. Dobre i to. Wiadomo. Kolumna kierownicza regulowana, kierownica możemy sobie regulować w dwóch płaszczyznach, góra, dół, przód, do siebie. No dobra, kobita coś nie chce odjechać, więc dajemy R. Kamera cofania wyświetla się nam między zegarami, to też taka ciekawostka. Na razie muszę wyczuć samochód, są to pierwsze wrażenia, także wybaczcie mi, że nie będę tu się nie wiadomo jak rozczulał nad tym autem. Poznajemy je razem. O masz, jak to się mówi. Nie da się wyjechać, czekajcie. Wypuścimy działkę, to zdaje się pod prąd jedzie typ, no. Dobra. Jadimi, jeszcze może, kurczę, bliżej trochę. Moi drodzy, mam wrażenie, że ten samochód mocno namiesza, ale to mocno. Już mam pierwszy problem, a mianowicie ten pilocik, który oczywiście jest bez możliwości regulacji. Muszę sobie kolumnę kierownicy dać wyżej, bo mam kolizję z kolanem. Widzicie, tak to jest. Za wysocy ludzie, trochę wyżej, okej, unikam. Chciałbym troszeczkę niżej zjechać kierownicą, ale nie mogę, bo mam kolizję z kolanem. No tak to już jest. Się ma długie nogi, pierwsze kwiatki wychodzą. Tu głową uderzyłem właśnie w obudowę. Ścieżka rowerowa, trzeba uważać. Silnik ciepły, bo czekałem chwilkę na odbiór, pan tankował mi samochód, także nie martwcie się, jak teraz depnę, to już jest wszystko rozgrzane. No i zobaczmy. Silnik za nami, napęd, który przekazuje nam moc na tylne koła, co od razu czuć. Wersja Pure, czyli lżejsza, bardziej zawodiacka, bardziej dzika. Głośno już jest w tym samochodzie przy prędkości 50 paru kilometrów na godzinę legalnej miejskiej. Jest głośno w kabinie tego fankara. Mamy też magiczny przycisk sport na kierownicy. Zobaczmy, co on sprawi. Poza tym, że na tablicy przyrządów widzimy zupełnie co innego. Dane, które mi się wyświetliły, 576 km, spalanie średnie 10,7 litra na setkę przy średniej prędkości 31,4. No słuchajcie, jak na 1,8 o mocy dobrze ponad 200 koni mechanicznych.
sport to będzie jedna z ulubionych funkcji w tym samochodzie w czasie tych krótkich testów. Krótkich jak krótkich, no jest dzisiaj poniedziałek, auto mam w grafiku zapisane od piątku, więc już 3 dni mi minęły z testów, ale wiecie jak to jest. Ostatnie zawirowania z moim prywatnym autem, sprawy rodzinne, zawodowe, no, czasami odbieram auto później niż mi przysługuje, być może nawet je oddam wcześniej, zobaczymy. Na razie przesiadka ze Skody Superb do tej zabawki, tu panel z ustawieniem lusterek. Lusterka malutkie, dosłownie jak w samochodzie zabawce, jak w skuterku, jak w motocyklu. Ale to wszystko ma ten swój taki niepowtarzalny klimat. To daje takie poczucie, że to auto jest stworzone po to, żebyśmy czerpali radość z jazdy, żeby dawało nam cały czas fun z jazdy. To jest jego głównym przeznaczeniem. Mamy jeden fotel, więc jakbym chciał przewieźć moją rodzinę, to będzie losowanie. Kto usiądzie na fotelu obok? Reszta będzie na piechotę. Taryfą, Uberem albo komunikacją miejską musiała się przemieścić. No już mi się podoba. Bezpośredni układ kierowniczy, to czuć. Najmniejsze ruchy kierownicą. Nie odczuwam takiej nerwowości jak w Hondzie Civic, którą testowałem. To mi się podoba. Aczkolwiek jeśli chodzi o bezpośrednie przełożenie układu kierowniczego, to powiedziałbym, że jest 1:1. Z pozycji 0. W tym układzie kierownicy 0 nie ma tej niepotrzebnej nerwowości. Ten test będzie totalnym żywiołem, tak jak to kiedyś nagrywałem dla Was. Także wybaczcie mi ewentualne buble, jakieś pomyłki. Po prostu jedziemy na gorąco. Ale wiem, że niektórzy z Was to lubią, na żywioł. Auto jest dla mnie zupełnie nieznanym rozdziałem, otwartą księgą. Tu mamy metalową płytę na nogi dla pilota, jakbyśmy chcieli się pościgać na jakimś odcinku. Powiedzmy, chociaż to może nie jest rajdówka, a raczej autonator. No ale jest metalowa płyta, można się zaprzeć stopami. Kubełkowe fotele kapitalne. No ja jestem trochę za duży jak na to auto, bo głowa mi wystaje słusznie, ale mieszczę się, słuchajcie, podobnie jak w przypadku Porsche Boxster, tego modelu Boxstera, mieściłem się bez problemu do tego samochodu i do tego też się mieszczę. Obawiam się Mazdy, Roadstera Mazdy, bo z tym autem, z MX-5, no raczej może być tu nie za wesoło, jak się przymierzałem kiedyś, to w kabry jeszcze głowa może wystawać, ale w wersji z dachem na stałe w Roadsterze mogę mieć problem, żeby się wyprostować, no, a trudno jechać zgarbioną. Ale poza tym, no słuchajcie, na razie kapitalna rzecz. Malutka szybka z tyłu, widzę to w lusterku, może okraszę Wam ten test kilkoma zdjęciami, żebyście wiedzieli, o czym mówię. No, myślę, że takie autko jako drugie autko do zabawy, no nie jest najtańsze oczywiście, ale biorąc pod uwagę ceny super samochodów, ceny sportowych aut, ceny chociażby Porsche, Caymana czy Porsche Boxster, no to jest to cena dobra, żeby nie powiedzieć bardzo dobra. Zobaczymy, ile to jest warte, jak wyjedziemy za chwilę na tam, gdzie można depnąć, bo tu mamy cały czas miejską 50, więc nie za bardzo możemy cokolwiek zrobić. Wrażenie super, no silnik, który pracuje za nami, centralnie umieszczona jednostka. Wiecie, ja już przetestowałem sporo mocnych samochodów, ale testując Audi RS6 w wersji bodajże Competition, o ile nie przekręciłem, tak? Performance Competition. Tam była ta mocniejsza wersja RS6. No killer, no. Dwutonowy potwór, rodzinne kombi, które katapultuje się poniżej 4 sekund. Zdecydowanie poniżej 4 sekund do setki. No, potwór. Natomiast jednocześnie testowałem auto, które miało Boxera. Raptem 2 litry. Nie mylić z TSI, bo tam niektórzy myślą, że Porsche Boxster ma TSI pod maską. Nic z tych rzeczy, jest to Boxer. Silnik, który inaczej brzmi, kręci się powyżej 7000 obrotów. Mieliśmy wtedy, jak ze Świrusem, moderatorem kanału, testowaliśmy razem. Mieliśmy wersję ze skrzynią manualną, nie z PDK. No coś kapitalnego, tak fantastyczna, fenomenalna zabawka. Warto żyć dla takich chwil. I popatrzcie, ten paradoks. Pojechałem testować Audi RS6 i byłem przekonany, że to auto pozamiata. Totalnie będzie moim numerem jeden. I nie. Największą zabawę, frajdę, miałem w tym kabriolecie. W tym właśnie modelu marki Porsche. Nie Audi RS6, nie potworna drożyzna za 800 tysięcy katalogowo, czy ile tam kosztował, tylko dwulitrowy Boxer, małe autko dwudrzwiowe, mały roadster, mały kabriolecik i dawał mi taki fan, taki banan na twarzy. No obejrzyjcie sobie te testy. Były na wariata, były bez sensu nagrywane może, ale wiecie, no to jest żywioł. Właśnie mój kanał to nie jest kanał, gdzie się cyzeluje każde nagranie, jest 50 osób, które montują odcinek, 50 kamer. To wszystko chodzi o wrażenia, chodzi o przekazanie Wam emocji nieocenzurowanych.
nie przycinanych, tylko właśnie z tego żywego kontaktu z samochodem. I powiem Wam, że najbliższe skojarzenia, ponad 200 samochodów w moich łapkach było przez 4 lata, najbliższe skojarzenia mam z modelem Porsche Boxster właśnie, z tym autem, jak jadę tym samochodem. No i dziwne, no, to są w sumie jedyne samochody, które mają, są bardzo, bardzo podobnymi konstrukcjami i ze sobą niejako rywalizują. Kapitalny samochód na pierwszy kontakt. Szumy z miasta nie są takie złe. Tu słychać oczywiście przejeżdżające pojazdy, ale bardziej słychać jednostkę za nami, która fajnie mruczy. 1.8, tylko 1.8 turbo. Nawet nie ta pojemność co w Porsche. Mniejszy silnik. Zresztą znamy dobrze tą jednostkę z aut Renault. Wiecie, chociażby z Megane RS, które testowałem dla Was, co tam się dzieje. Ile kunia mogli wyciągnąć Francuzi z tej jednostki, jak tam to auto, jaki fan sprawiało. Włączę klimę, żebyśmy tu nie zaparowali całkiem. I powiem Wam jeszcze ciekawą rzecz, oprócz tego, że piszczą hamulce, stało od piątku dla mnie przygotowane, więc może dlatego, może przestaną za chwilę. Operowanie szybami jest właśnie, patrzyłem przed chwilą, tutaj nic nie ma, no bo wiadomo, chodzi o maksymalne odchudzenie auta, wiecie, kable, przewody, wszystko jest w tunelu centralnym, obsługa skrzyni, szyby, także przycisk do opuszczania, zamykania szyby jest tu. Klasycznie dla Renault mamy hamulec postojowy, kołyskowy, ten przełącznik, ogranicznik prędkości, tempomat. Nie wiem, kto będzie tempomatu używał w tym samochodzie, może ktoś będzie, ja na pewno nie, w czasie testów. Fajny panel przycisków, przypominający mi nową modę przycisków, która panuje w Peugeotach, nowy design, layout przycisków Peugeotów nowych. Na pierwszy kontakt tutaj z Renówki oczywiście pokrętło do ustawienia temperatury, nawet z poprzedniej generacji Clio. O, jak ładnie mruczy, ale dajmy ten tryb sportowy. Manetki fantastyczne. O kurczę, jest grubo. Duży dyfuzor, centralny wydech. A zaraz zjedziemy, zresztą nie powinno się jechać cały czas lewym pasem, jak wiecie. Tutaj wszystkie pasy są totalnie zakorkowane, więc nie ma to znaczenia, ale trzymamy się, zasada jest taka, że trzymamy się możliwie prawego pasa. Nawet w mieście, no, przyzwoitość nakazuje. Lewy służy, powiedzmy, do wyprzedzania. Dźwięk kierunkowskazu klasyczny. A tak, tak, jakiś KTM-ik pojechał. My zaraz też zrobimy trochę hałasu. Po tych ostatnich filmach, gdzie wyglądałem jak ofiara w Skodzie, co niektórzy słusznie, niesłusznie zauważyli, że mam trochę smutną minę. Czasy Mustanga odeszły. A skurczybyk. Czekajcie, czekajcie. Dajcie moment. Dajcie moment, już wyjeżdżamy na trasę, gdzie można sto kilkadziesiąt pojechać. Zaraz się rozpędzimy. Sport mode activated. Układ kierowniczy przy takim ciaśniejszym względzie bardzo fajny. Na pewno dwa obroty maksymalnie, nie sądzę, żeby było więcej od skrajnych. Ludzie. Ciężkości, perfekcyjne rozłożenie masy i ten huk, który jest akurat plusem w tym samochodzie, to tylko potęguje wrażenia ogromnej prędkości, a wcale nie mamy takiej. Jedziemy normalnie, jak na drodze ekspresowej można. Plus, minus 10 na godzinę. Manetki fajne, zimne, jakieś plastikowe, tandetne. Oczywiście przytwierdzony na stałe do kolumny kierowniczej, tak jak powinno być w prawdziwych sportowych autach. A tym 7000 obrotów niemalże. No nie tak jak w manualnej skrzyni w Porsche Boxster, tu wcześniej nam zrzuca bieg. Coś fantastycznego. Ale skubany trzyma się niesamowicie, mimo tej niskiej masy własnej. Aerodynamika kapitalnie tu na pewno odgrywa pierwszoplanową rolę, docisk. Wszystko rozwiązane jest tak, żeby ten samochód się trzymał, jak wgryzał się w drogę, nie tańczył na boki.
Widoczność trochę jak w czołgu, ale nie jest tak źle. Spodziewałem się nawet, że będzie gorzej. Oczywiście po takich autach rodzinnych, jak się człowiek przesiada do takiego auta, paseczek z tyłu, dosłownie jak naprawdę w transporterze opancerzonym, żeby tylko widzieć, co się dzieje. Ale to nic, moi drodzy, to wszystko jest nic. Ten samochód... Ten samochód jest stworzony. O, Maserati poleciało. No, Maserati to nie będziemy ścigać, wiecie. Maserati jest ponad prawem w naszym kraju. My będziemy grzeczni, w końcu testujemy auto od importera, auto prasowe. Powinniśmy dawać dobry przykład. Tym bardziej. Moi mili, to będą tylko pierwsze wrażenia, więc niebawem będziemy kończyć. Nie chcę was zanudzać. Jest problem, bo jeśli rzeczywiście w tej chwili wchodzi ustawa, że za plus 50 poza terenem zabudowanym, za przekroczenie o 50 na godzinę będą odbierać prawo jazdy, to takie auto jest niebezpieczne. Bo w mieście wiadomo, to trzeba się postarać, żeby pojechać plus 51 od ograniczenia. Ale w trasie można się zagapić, jakieś ograniczenie wstawią od czapy. Człowiek się za chwilę zamyśli, nagle 70, a dalej się pojedzie 120 parę i dupa. Więc miejcie się na baczności, miejcie to na uwadze. Dobra, pojechaliśmy kawałek trochę na wariata. Znaczy na wariata jak na wariata. Po prostu przycisnęliśmy do końca na maksymalny obrot. Poniżej 7000 w trybie sportowym można wskoczyć. Słuchajcie, ciężko będzie mi się rozstać z tym autem. Jutro odwożę moją małą do szkoły na zajęcia. Ciekawe, jaką będzie miała minę. No jeszcze takim autkiem, to jej nigdy nie wiozłem. Także może być fajnie. Samochód, pewnie powie, że samochód jak dla lalki Barbie. A i coś w tym jest. Może bardziej dla Kena. Słuchajcie, no. Będą to fajne doby, fajne 2-3 doby, jeśli chodzi o moją motoryzacyjną przygodę, w którą was zabiorę. No już was zabrałem, jak to oglądacie. Mam nadzieję, że film wam się mimo wszystko podobał. Będę wdzięczny za zalajkowanie, za subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili kolejnego odcinka. Postaram się nagrać klasyczną recenzję z prezentacją całego auta. Tu mamy Twittery Focal znanej firmy, która produkuje sprzęt, no można powiedzieć, audiofilskiej jakości. Jestem bardzo ciekawy, jak to zabrzmi. Chociaż nie oczekuję w tym samochodzie żadnych akustycznych doznań, jeśli chodzi o sprzęt audio, ale może będę mile zaskoczony. Już jestem na pewno mile zaskoczony tym, jak to auto wciąga. Jaką jest motoryzacyjną marihuaną, że tak to nazwę. Chociaż słuchajcie, wyjeżdżał facet, jak czekałem na tą Alpinkę, wyjeżdżał facet bardzo fajnym, takim srebrnym, kurczę, jaki to był lakier, przeczytałem nawet na planszy, już nie pamiętam, chyba szary, jakiś specjalny, taki srebrny, ale świetnie wyglądał, czarne felgi ze srebrnym, Meganka RS, kapitalnie wyglądał, no, ta niska, agresywna pozycja, stance, no jak to powiedzieć, aggressive stance po polsku, no, nie wiem, pomóżcie, rozumiecie to. Aparycja, nie wiem, prezencja drogowa, może tak. Niesamowicie, taki rozrośnięty, taki napakowany hot hatch. Kapitalnie wygląda, zawsze mówiłem, że Meganka RS jest jednym z najlepiej wyglądających hot hatchy, o ile nie najlepiej wyglądającym. Jeszcze Focus RS rywalizował z nią kiedyś, teraz jakoś mniej mi się już podoba. Świetne, świetne auto. Cena kapitalna, bo tam była po rabacie 120 parę tysięcy za auto o mocy około 300 koni. Naprawdę fantastyczny samochód, zresztą polecam testy na moim kanale. No i czekając na tą Alpinkę, tak patrzę na tą Megankę RS, mówię, kurczę, czy ten samochód, którym teraz jedziemy, jeszcze pokona tak fantastyczny samochód, jakim jest Megane RS? No i muszę wam powiedzieć, że wrażenia, jakie daje ten Roadster, nie mylić z coupé, pamiętajcie, coupéjka ma 4, a czasami nawet 5 miejsc, jak w dużych amerykańskich autach, jak choćby w Challengerze, którego testowałem. Tam to też jest nadwozie typu coupé, a mamy kanapę z tyłu na 3 osoby. Roadster zawsze jest autem dwuosobowym, więc nie mylcie tych pojęć. Tak na marginesie, bo czasami widzę, że niektórzy mylą
że piszą o Mazdzie MX-5, że to jest coupé, małe coupé. Nie, nie, to jest roadster właśnie. Tak samo to, czym jedziemy, i Porsche Boxster, Camion, to wszystko są roadstery. Skubany. Chciałem też na drzwiach otworzyć szybę. Czekajcie. No, słychać. To nie jest sztucznie generowany dźwięk z jakiejś membrany. To naprawdę wydech i silnik. Wiecie, no. To musi gadać. W takim aucie musi być prawdziwe brzmienie, bo nikt by tego nie kupował, gdyby kaszlak nam produkował 100% dźwięku. Jakieś wspomaganie, wiecie, sztuczne czy coś, to się zdarza dzisiaj, no to jest na porządku dziennym. Ale to wspomaganie, natomiast główny dźwięk, matka, jaki kopcił przed nami Ford Focus w dieslu, czarną chmurę, zasłonę dymną zrobił właśnie, dlatego niektórzy się dziwią, że ja tak nie przepadam za dieslami, szczególnie starymi. No, nie lubię tych kopciuchów trujących, śmierdzących, bo to trzeba natychmiast wyłączać klimę, żeby nie truć siebie i rodziny. No ale dobra, znowu off-top. Moi drodzy, kończymy, żeby ten film trwał tyle, ile zwykle trwa, czyli maksymalnie 21-22 minuty, żeby Was nie zamęczyć. Samochód jest świetny pod wieloma względami. Oczywiście miejscami plastikowy, taki ma być. Wersja pure dla purystów. Miałem mieć wersję Legend, czy powinniśmy z francuska może mówić, no ale mniejsza z tym. Została rozbita. 2 miesiące temu miałem testować dla Was wersję bardziej dopasioną, różne rzeczy, cięższą przez to. I Renault Polska napisała mi, odwołała mi tę rezerwację z przeprosinami, że niestety auto zostało rozbite. Zaproponowali mi termin grudniowy. Trochę się zmartwiłem, że może być beznadziejna pogoda, ale na szczęście jest sucho, więc jutro trochę poszalejemy na moim AES-ie. Jutro, pojutrze i nagram dla Was to wszystko. Natomiast cieszę się, że dostałem tą wersję Pure. Bo dzięki temu będę mógł przetestować pełnię możliwości tego auta dla tak zwanych wariatów, pozytywnie zakręconych ludzi, maniaków motoryzacji. Dzięki za oglądanie tego filmu, trzymajcie się, piszcie komentarze, na pewno przeczytam wszystkie jak zawsze, na niektóre na pewno odpowiem, bo na wszystkie się nie da, musiałbym się rozdwoić, rozstroić i tyle. Czołem. Arrivederci. Au revoir. Bon voyage. See ya.